Pierwszy dzień w domku. I zobaczymy, jaka będzie reakcja psiuszaków. Nareszcie, kochani. No co, testujemy? No. Najpierw Dalenios? Najpierw Dalenios, no. Zauważyła cię. Cześć. O, spokojnie. Czekaj, spokojnie. Cześć, Daluniu. Ojejku, cześć, Daluniu. Ojejku, cześć, Daluniu. Ojejku, cześć, Daluniu. Ojejku, cześć, Daluniu. Ona jeszcze nie wyraziła. No tak, ja też się cieszę, że cię widzę. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Chodź tu. Zobacz, kto tu jest. Ale spokojnie. Spokojnie. Gdzie za mną? Ty za chwilę. Dzieciorka nie widzisz? O, króco. Zauważyła. Zauważyła. Co to? Dobrze, dalej jest, a się boi. Kto to? Ale co ty? Ale spokojnie. Cicho, nie szczekaj. Ona też ma swoje emocje. Ale dalej cię kocham, Dalenios. No, niech się oswoi. Zobacz, Dariuszka. Małe. Nie wolno, tak? Nie wolno szczekać głośno. Tyle rzeczy się dzieje. Jest ten Mikołaj, o którego tak walczyłaś. Zobacz, Dariusz. To jest Mikołaj. Tak? To jest Mikołaj. Puszczam Alitę. Spokój, Ali, spokój. Okay. Spokój. Ali, spokój. Cześć, ale nie wskoczam. Spokój. Cześć. Cześć, ty też nie widzisz? Nasze psy. Ona też zobaczy za chwilę. No, zobaczy i będzie ten. Chodź, Ali, zobacz. Kto to jest? To jest Mikołaj? Spokój ma być dalej. Ali. Spokojnie, ale nie ryj się tutaj, tak? Ostrożnie z tą głową. Dobry pies. Dalia, cisza. No? Chodź tu do mnie. Dalia, chodź tu do mnie. Chodź. Chodź. To jest nowe dziecko. Nie wolno na niego szczekać. Tak? Ty jesteś szczęśliwa. Ty po prostu jesteś szczęśliwa. I trochę nie wiesz, co się dzieje. Oj, głupia się. No, no co? Oj. Przytuliłam się, ale ostrożnie, Dalia, cisza ma być, cisza. O Jezus, ona jest za mną stęskniona, przytula się centralnie, się już przytula. Mikołaj to tam kinie, Marta przyjechała, Marta! Miki, widzisz, że cię nawet nie zauważyły, tak jesteś malutki. No boja. No, no co, tak? No cześć, tęskniłaś za mną? Wiadomo. Ty też? To nie drzyj się tylko. Popatrz, Krzyś się denerwuje, wszyscy się denerwują. Nie wolno się dziać. O Jezu, za katastrofa jest wygodna. To będzie twój. Twój Mikołaj. Nie szczekaj. Dobry piesek. Dobry piesek. No, słuchaj. Alitka. Zobacz, kto to jest. Someday I'll find home. The picture in my mind, a place where I can go, and you'll be always mine, always mine. Litos. A to kto to jest? Tutaj możesz, musisz tam? Ojej, ojej. Tak. Cisza. No chodź tu. Ale wygląda zrelaksowany Martuś. Pierwszy dzień w domu po tym wszystkim. Krzyś pracuje firanny.
żeby tak trochę, wiecie, zasłonić, bo dalej są niewyprasowane, jeszcze potem trzeba wyprać zasłony i też je wyprasować, może ja się tym zajmę, jak se postoję to powolutku. Tutaj mamy naszego małego koteczka i niesamowite jest to, jaki relaks ma w domu, całkowicie inny chłopiec niż w szpitalu, dosłownie. Dobrze, że byłam z nim cały czas, bo bym stwierdziła, że to nie to dziecko, naprawdę, bo jednak zdecydowanie więcej nerwów, stresów, no bo i szczepienia, i jakieś tam różne dodatkowe rzeczy, natomiast w domu on sobie śpi w koszyczku, zadowolony, potem zje papu, popatrzę, tam dziam sobie i znowu do spania, także cudownie. Alita pilnuje, tak? Jest Miki? No co, Alitko? Co? No co, chodź. No chodź. Chodź. Tak. Gdzie jest Mikołaj? No, gdzie jest Mikołaj? Tu jest Mikołaj, tak. Taka jesteś duża, on taki mały, tak? No. Ale to jest tylko jak się Mikołaj wyjmuje i go przebieram albo coś, to tylko chodzi i nosem trąca. Nosem trącam. Kocham, kocham. Także my idziemy się relaksować, odpoczywać. Soczka sobie pije. Nie mogę się nacieszyć tym, że już jesteśmy w dołu. I czuję się bardzo dobrze. Powiem wam, że w ogóle to chciałam zrobić tak, że zrobimy serię pytań i odpowiedzi. Takie moje pierwsze wrażenia. Chciałam to generalnie nagrać na świeżo, więc jak tylko będę miała czas, nacieszę domem, powrotem do domu, po dwóch dniach właściwie, ale to jednak robi różnicę i robotę w głowie, to robimy coś takiego i wszystko wam opowiem co i jak po kolei, także spodziewajcie się na dniach takowego filmu. Zobaczcie, jakiego dostałam ładny naszyjnik w ramach, jak to? Nagrody. Że byłaś dzielna. Że byłam dzielna. A wróciliśmy, bo generalnie po cesarskim cięciu przez 10 dni dostaliście takie zastrzyki do brzucha, antykrzepliwe. I najlepsze, że dostałam w szpitalu dwa zastrzyki i dzisiaj był pierwszy zastrzyk, który miał mi zrobić mój mąż. Ale jak mi wbił zastrzyk do brzucha, to po prostu tak, on był tak zestresowany, że tak zaczęłam śmiać, nie mogłam przestać, że po prostu cała ta igła wypadła z tego mojego brzucha. Trochę makabryczne w sumie, jak tak o tym pomyślę. Z drugiej strony, jak sobie pomyślę, to najchętniej bym się znowu zaczęła śmiać, tylko wiecie, to nie jest wskazane, bo kichanie, kaszlenie i właśnie śmianie się tak mocno, naprawdę jest dość mocno odczuwalne jeszcze, więc staram się tak trzymać emocje na wodzy, natomiast to było takie śmieszne. No, także takie spektakularne rzeczy u nas się dzieją. Stopy mi jeszcze nie zeszły, dalej jest puchnięta zdeczka. Dalej już cały czas tam sprawdza. Jak tam Mikołaj? Wszystko dobrze jest z Mikołajem? Sprawdziłaś? Zaakceptowane, zaaprobowane. Cały czas mamy widok na kosz z Mikołajem, tak? Tak wygląda to z perspektywy Cjusza. Prawda, nic nie widzi do koszyka, ale od razu jak tylko się tam coś ruszy, to radary nastawiam i lecę. Dalej jeszcze taki jest trochę zestresowany całą nową sytuacją. Alita już kocha, ona jakby mogła, to by z Mikołajem spała. Tam ciśnie cały czas głowę. Natomiast Daleniusz jeszcze po prostu się zaznajamia, tak? W ogóle cała operacja przebiegła błyskawicznie. Po 3 godzinach już stałam na nogach. Naprawdę mega, mega super. Wszystkie położne, lekarze, ginekolodzy, no po prostu rewelacyjna kadra, więc jeżeli ktoś to będzie oglądał, to niesamowicie dziękujemy. Zarówno ja, jak i Mikołaj, jak i Krzyś, bo było lepiej być po prostu nie mogło. I tylko żałuję jednej rzeczy, że nie trafiłam do tych ginekologów, którzy są tam w tym szpitalu prywatnym, że nie trafiłam do nich od razu. Tylko zaliczyłam taką wtopę z moją pierwszą panią ginekolog. Po prostu byłam spokojniejsza i o małego, i o siebie przy cesarskim cięciu. Gdybym miała wybierać ponownie, tak wybieram drugi raz to samo, co zrobiliśmy. Ty Miś? Tak. Ja mówię, że ja teraz mam taki pasek życia, werwy, o może nie życia, ale werwy. I jak mi się ten, jak zaczynam wstawać, chodzić, coś tam robić, to ten pasek trochę znanika. Muszę tutaj wylądować na tej sofie, którą kocham cudownie i cieszę się, że ją kupiliśmy. Wylądować na sofie, zregenerować pasek z powrotem mojej werwy i z powrotem mogę zapitalać, dopóki mi się pasek nie skończy. Naprawdę wygląda to tak samo i to jest takie komiczne. Bo tam potem mnie coś tam zaczyna trochę ciągać, trochę boleć i czuję, że muszę odpocząć. Natomiast dzisiaj wszystko sobie spokojnie. W szpitalu sama walizkę, wszystko, także myślałam, że już jestem w 100% na chodzie, no ale jednak wieczorem trochę człowiek już czuje takie większe zmęczenie, no nie? A tymczasem